proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Wszyscy wiemy, że dobrze rozwinięta sieć transportowa to nerw rozwoju i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest zbudowanie jednolitego obszaru transportu Unii Europejskiej, między innymi za pomocą transeuropejskich sieci transportowych. Bardzo istotne jest usunięcie wąskich gardeł. Mieliśmy okazję przekonać, jak to jest ważne podczas dostawy produktów, środków ochrony na początku pandemii COVID. Ważne jest także likwidację wszystkich barier i opóźnień, które w niektórych krajach, jak było tu już powiedziane, często wynoszą kilka lat. Musimy także unowocześnić i dostosować infrastrukturę do przyszłych wyzwań, a więc bardzo istotna jest infrastruktura paliw alternatywnych oraz przechodzenie na inteligentną, zrównoważoną, intermodalną, wydajną i bezpieczną mobilność. W raporcie, szanowni państwo, kładzie się także nacisk na ukończenie sieci bazowej z uzupełnieniem jej o niezbędne korekty, które odzwierciedlają rozwój infrastrukturalny poszczególnych krajów. Mówię tu między innymi na przykładzie mojego kraju, mojego województwa, o włączeniu do przebiegających przez Polskę korytarzy TNT nowych odcinków, w tym korytarza prowadzącego przez Kraków do Rzeszowa. Mam nadzieję także, że po uchwaleniu wszystkich instrumentów finansowych uda się zrealizować tak istotny dla Podkarpacia projekt Via Carpatia. Nie zapominajmy także, budując nowe odcinki. Kolegin. Bardzo pani dziękuję, pani.